nie obawia się pani, pani Milton, że nasze stroje do konnej jazdy na garden party mogą gorszyć niektóre osoby. Pan nie musiał przyjeżdżać konno, a ja po prostu gwiżdżę sobie na to. Dopóki moja protektorka, księżna Podchorecka, to toleruje, niektóre osoby będą to tolerować, a nawet zachwycać się. Chodźmy, przedstawię panią babci, księżnej Podchoreckiej. Luciu, czy to wypada? Ależ tak, babcia chce panią poznać. Ja już tyle o pani naopowiadałam. Że też takie wprowadza się do towarzystwa. Babciu! Babciu, babciu! Pozwól, że ci przedstawię moją nauczycielkę. Luciu, nie przeszkadzaj. Babciu, pozwól sobie przedstawić pannę Stefanię Rudecką, o której słyszałaś od ludzi. Miło mi panią poznać. Lucia jest panią zachwycona. Po prostu obejść się bez pani nie może. Nie tylko Lucia, księżno. I ja się do tego przyznaję. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką. Po prostu trudno w to uwierzyć. Tak, oczywiście, to niesłychane. Księżna wita się i rozmawia z nauczycielką, jakby to był człowiek. Nie rozumiem, dlaczego się takie wprowadza do towarzystwa. Une simple maîtresse. Maîtresse. Znaczy po francusku zarówno nauczycielka, jak i kochanka. A, więc tu jest pies pogrzebany. Nie, nie. Tak tylko żartowałem. Hrabio, twój żart był niegodny dżentelmena. Proszę nie odzywać się do mnie. Ponieważ nikt nas nie poznał ze sobą, sama dopełniam tej ceremonii. Margarita Szeliga we własnej osobie. Bardzo mi miło. Stefania Rudecka. Hrabia. Porywam panią. Nie wydaje mi się konieczną ta wielka prezentacja panny Rudeckiej przed księżną Podchorecką. Mówisz, ciociu, o pannie Stefci, jakby to była jakaś panna służąca. Kochany, jak dalej tak pójdzie, to i panny służące będą przyjmowane w salonach. Przyjmij radę starszej ciotki. Bądź ostrożny, unikaj wszystkiego, co mogłoby przynieść niepotrzebne plotki. Niestety, ciociu, nie mogę przyjąć twojej rady. Jesteś ciągle taka młoda. Napije się pani? Dziękuję. A ja tak. Pan Trestka uważa nawet, że pije za dużo. Nieprawdaż? Dlaczego pan się nie odzywa? Pani mi zabroniła. Rzeczywiście, poproszę Starka. Jak się pani tu czuje? Szczerze mówiąc, nie najlepiej. Nie znam tu nikogo. Ja też czuję się nie najlepiej, może dlatego, że znam wszystkich. O, proszę. Książę Zaniewski, hrabia Morricone zgrali się do szczętu w Monte Carlo. Przyjechali szukać dobrej partii. Baronostwo Ćwilec. Tytuł nieco wątpliwy, ale autentyczne miliony. Księżna Zasławska, flama Waldemara z ubiegłego sezonu. Zresztą jest ich tutaj więcej, wszystkie się w nim kochają, ja też. Oczywiście bez wzajemności. Niech pani spojrzy. Ja kocham się w Waldemarze, a ten hrabia kocha się we mnie. Czy to nie ironia losu? Panie Trestka, pan nie dba o damy. Proszę. Przecież zabroniłam się panu odzywać. Dlaczego pan się za mną włóczy? Dlaczego pan milczy? Niech się pan wreszcie odezwie. Pan Morito zostanie pani moją żoną. Mam lichy posag. Nie zależy mi na posagu. Zależy mi na pani. Wzruszające w naszym zmaterializowanym świecie. Powiedzmy, że mnie zależałoby na posagu, a nie na panu. Udam, że tego nie dostrzegam. Powiedzmy, żebym pana zdradzała. Zabiję panią. Jego i siebie. Zachęcające. Powiedzmy, że byłby to Waldemar Michorowski. Zrobię to z potrójną przyjemnością.
O czym państwo rozmawiacie? Oczywiście o panu. Tak. Och, są wreszcie barscy. Bałam się, że nie przyjdą. Cóż to? Ordynat nas nie wita? Gdybyś spędziła przed lustrem jeszcze godzinę, nie zdążylibyśmy nawet na zakończenie. Ależ, babciu, wiesz przecież, że muszę wyglądać dzisiaj wyjątkowo korzystnie. Jesteś najpiękniejsza. Wszystko to będzie nasze. Popatrz, barscy. Opowiadają, że córki są podobne do ojców. Pyszna dziewczyna. O, nie dla ciebie, mój drogi, nie dla ciebie. To potrzebne są miliony ordynata. Uszanowanie. A gdzie gospodarz? Kto mu towarzyszy? To panna Rita, wychowanka księżnej Podchoreckiej i hrabia Trestka. No tak, wiem, ale tamta osoba? A nie, to nikt, nikt. Dlatego jej nie wymieniłem. Rozumiem, panie, przecież nawet nikt musi mieć tam jakieś swoje ktoś. Oto nauczycielka Luci Elzonowskiej. Nauczycielka. Zwykła nauczycielka. Dziwić się należy, że ordynat dopuszcza ją do towarzystwa. Melanio, zostawiam cię pod opieką panów. Muszę iść złożyć uszanowanie księżnej. Cieszę się, że pana widzę. A gdzież to pana piękna córka? No, niestety tuż przy wejściu zatrzymał ją tłum wielbicieli. Witam serdecznie. No, widzę, że ta nauczycielka ma tutaj specjalne fory. Melania, hrabianka barska we własnej osobie. Panie Waldemarze, wzywają pana obowiązki gospodarza. Bardzo się cieszę, hrabianko, że spotkaliśmy się tutaj. Czuję się zaszczycona pańskim zaproszeniem, ale wydaje mi się, że powinien pan nas pierwszy odwiedzić po swoich zagranicznych wojażach. Właśnie wybierałem się do państwa z wizytą, ale byłem zajęty. Jaka piękna para. Po prostu stworzeni dla siebie. Jakie stąd wnioski? Wnioski nazywają się same. Państwo się wszyscy znają. Chciałem przedstawić pannę Stefanię Rudecką. Jaka szkoda, że wędrując razem po Europie w tym samym czasie, nigdzie nie spotkaliśmy się. Popłynęlibyśmy razem, gondolą, po kanale Grande. Otuleni blaskiem księżyca. Ach, jakie to romantyczne. Pan nie może znać się na pięknie krajobrazów włoskich, ani rozumieć ich uroków. Panią interesują tylko konie. Och nie, czasem i ci, którzy na nich jeżdżą. Zaczynają się konkretyzować. Waldemarze, czas, żebyś otworzył już tańce. Zwalniam cię dziś z etykiety, Waldemarze. Kieruj się głosem serca. Czy mogę panią prosić do tańca? Mnie? Czy zdolny byłby pan do czegoś takiego? Oczywiście. Czy mogę panu prosić? Bałwan.
się pani uśmiecha. Proszę się uśmiechać. Melanie. Podaj mi jeszcze szparagi.